Siemka, wróciłem sobie ze szkoły, tak jak zawsze przeglądałem YouTube'a i nagle coś przykuło moją uwagę, El Pro i kamerzysta Wally. Myślę, co, nowa piosenka kamerzysty? No raczej wątpię. Kliknąłem w ten film i przez pierwsze 5 sekund słyszę muzykę, a więc myślę, no kurde, to jest piosenka. Więc czemu by nie nagrać na nią reakcji? A więc co? Lecimy. Jest to dzieło El Pro oraz kamerzysty, piosenka się nazywa Willy. Słyszałem tylko pierwsze 5 sekund, jak wam już mówiłem, więc lećmy dalej. To El Pro jest, tak? Nie wiem, bo ja nie słucham El Pro właśnie, więc nie wiem, czy to jest El Pro, ale raczej El Pro. No, to jest El Pro. To nawiązanie do pięknej bestii. Czuję się klaustrofobicznie, nawet Willy z basenem. O, kamerzysta. Jeśli ktoś ci powie, że pieniądze dają szczęście, to mu nie wiesz. To mu kurwa nie wiesz. Dopalam tego szluga, aż do filtra. Na dnie butelki zostały jeszcze wina, kropel kilka, ta. Ej, słyszeliście to? Dopalam tego szluga, aż do filtra. I coś tam dalej, nie pamiętam. Ale to jest... Ja już to gdzieś słyszałem, to jest z poprzedniej piosenki kamerzysty, nie pamiętam dokładnie z której. No nie mogę sobie teraz przypomnieć, ale wiem, że to jest z poprzedniej piosenki kamerzysty. Znaczy to pewnie było nagrywane wcześniej, przed tym, bo to jest jeszcze z El Pro. Więc... Wow, fajny easter egg, jak to można nazwać. No, lećmy dalej. Na wyłączność, ale zapomniała, że zgubiłem się w tym szale. Moja miłość gaśnie, a fame i hajs rosną tu odwrotnie proporcjonalnie o mnie. I tylko ten worek na głowie mnie ciągle kurwa tu chroni. Przed spojrzeniami na mojej skroni, bezbronny jak Wally, lecz dziś rozpierdoli. Hej, tuj to Wally, to mnie nie poskromi. Zabiorę ten zasięg wbrew waszej woli, Wally. Ej, powiem wam, że bardzo fajnie wpada w ucho, ale moim zdaniem jest troszkę za dużo autotuna. Nie no, generalnie lubię bardzo autotuna i jego brzmienie, jego dźwięk, ale tutaj jest troszkę za mocny. Jakby trochę zmniejszyć autotuna i byłoby idealnie. Ale tak to mi się naprawdę podoba. Zwiedzam emocje, jak Wally świat. Mówcie mi w ryj, co boli was. Refren tak samo jest naprawdę spoko. To śpiewa El Pro, no. Zwiedzam emocje, jak Wally świat. Mówcie mi w ryj, co boli was. Wyjdź ze swoimi pomysłami, piękna i bestia, to my sami. Zawsze jestem taki sam, w hostelu czy hotelu 5 gwiazdek. Sądzisz inaczej, no to sorry, nie znasz mnie. Pisz co chcesz, mi są hejty niestraszne. Ja czuję w sobie ogień i na pewno. To jest już chyba troszkę mniej autotuna. Trochę mniej podkręcony jest. Przeżyłem tyle, czuję się kuloodporny. Z moją ekipą jesteśmy i nie ma mocni. Idziemy tu po swoje, nie ma innej opcji. Wiesz, odpalam znowu szluga albo kilka. Odkąd rapuję, moje życie to idylla. Wrogów rozstawię po kątach, jakbym grał w billard. Mogłem stracić wszystko, ale nie skilla. Dopiero będę na fali. Wszystko dla rodziny, jak Malik. Uczy się. O, nawiązanie do Malika to nawet jest. Czy poczuję miłość, chyba wątpię. Zwiedzam emocje, jak Wally świat. Mówcie mi w ryj, co boli was. Wyjdź ze swoimi pomysłami, piękna i bestia, to my sami. Zwiedzam emocje, jak Wally świat. Mówcie mi w ryj, co boli was. Wyjdź ze swoimi pomysłami, piękna i bestia, to my sami. Zwiedzam emocje, jak Wally świat. Ej, widzę, że to już jest chyba koniec piosenki. Kamerzysta miał tylko jedną zwrotkę, a powiem wam, że szkoda, bo naprawdę bardzo fajnie nawinął. Jak Wally świat, mówcie mi w ryj, co boli was. Wyjdź ze swoimi pomysłami, piękna i bestia, to my sami. No. I to chyba koniec. Tak, koniec. A więc co mogę powiedzieć? Brakowało mi troszkę kamerzysty. W sensie za mało go było. Ja bym wolał, żeby było na przykład dwie zwrotki kamerzysty i El Pro, żeby śpiewał refren. To by było naprawdę spoko, bo kamerzysta i bardzo fajnie nawinął. Ale to jest tylko moja opinia. Możecie napisać w komentarzu swoją. To by było na tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Do następnego filmu. Cześć.